Tomuś, witam Ciebie serdecznie. Zbyszku, ale się cieszę. Miło mi. Powiem, znamy się od wielu, wielu lat. Chyba nawet 10, jak to się mówi. Zawsze z szacunkiem do siebie, Panie Tomku, Panie Zbyszku. Ale myślę, że ten czas już minął. Musimy sobie spokojnie porozmawiać. A że jesteś wielkim trenerem, znanym w całej Polsce, myślę, że w Europie na pewno też, to po to spotkanie dzisiaj, żeby podzielić się pewnymi osiągnięciami Twoimi, spostrzeżeniami Twoimi dotyczącego i szkolenia Twojego, bo ponoć byłeś zawodnikiem, od dziecka pracujesz w szkolarstwie, cała rodzina w szkolarstwie. Powiedz nam coś dzisiaj o sobie. Musisz powiedzieć. Postaram się to, że tak powiem, jak najbardziej skrócić, bo to żeby rok po roku, to niestety, ale to wymagałoby trochę czasu. Jak tutaj Zbyszek wspomniałeś, jak gdyby karierę zawodniczą rozpoczynałem w pierwszych klasach w Polsce o profilu kolarskim w Zespole Szkół Rolniczych w Gronowie. Tak. Notabene oficjalnym otwierającym czy nadającym profil kolarski był pan Ryszard Szurkowski, wielki mistrz kolarstwa. Oczywiście przeszedłem wtedy te szczebelki kolarskie pod twoją, że tak powiem, wodzą. Ja byłem twoim trenerem trochę i też pamiętasz? Też. A kto był wychowawcą w internacie? Pani Małgorzata, małżonka. Twoja. Poważnie? Zbyszek, tak. I nie była taka, no, złośliwa, taka śnieg? Nigdy nie była. Nigdy nie była, zawsze była, że tak powiem, przyłóż do rany, wspierająca, dbająca o sportowców, a w tym przypadku kolarzy. Bardzo nam miło, że masz Tomuś takie zdanie. Co tak, no, zawsze wspominamy bardzo miło te lata spędzone w szkole, w internacie, bo to była fajna historia, fajne przeżycia. Pięknie. No co, potem, że tak powiem, skoczyło się na wyższe szczeble, czyli tutaj do elity włącznie, że tak powiem, udało, czy się nie udało, czy może zasłużyliśmy na to. W 1991 roku jako młoda ekipa 19 i 21-latków zdobyliśmy tytuł mistrza Polski seniorów w jeździe drużynowej na czas, na dystansie. To było prawie niemożliwe. 100 kilometrów. No nie było to możliwe. Zawsze wygrywała Legia Warszawa. Tym razem musiała uznać naszą wyższość. Przegrali z nami 7 sekund. Nawet tysięczna sekundy. Ale chyba jeden z pierwszych zespołów, który pokonał w ogóle Legię od lat. Tak. No my wtedy, mówię, byliśmy bardzo młodzi, to jak gdyby wszyscy mówili, że z Legią nie macie szans i ale my jakoś, że tak powiem, nie za bardzo się tym przejmowaliśmy i a czy może udało się pamiętasz, pokonać. Kto jechał w tym zespole takim mistrzowskim, prawdziwie mistrzowskim, seniorskim? Oczywiście. Grzegorz Piwowarski, Marek Kamiński i Tomek Skubaja. Wszystkich znamy doskonale. Także cieszę się niezmiernie, że to się pamięta. To był rewelacyjny sukces taki zawodniczy. Zawodniczy, tak? Tak, zawodniczy. A coś dalej? Potem nastąpiła niestety chwila przerwy, ale też wspaniały okres w moim życiu, czyli poznałem moją żonę Annę, następnie dwóch moich synów, którzy też byli kolarzami. Potem trzeba było troszeczkę niestety popracować też fizycznie i po jakimś czasie wróciłem z powrotem do kolarstwa w roli trenera. Czyli tak praktycznie jak widać, to cała rodzina kolarska. Tak. Cała rodzina kolarska, włącznie z żoną, która jeździ na mistrzostwa, dopinguje, kibicuje. Pozdrawiamy twoją żonę, bo wytrzymać z taką rodziną kolarską, że 24 na dobę tylko o kolarstwie, no mam nadzieję, że trochę chwil tam poświęcacie dzieciaki żonie, ty żonie, a dzieci matce. Od jakiegoś czasu tak, natomiast jeszcze kilka lat wstecz, niestety to nasze życie takie wyjazdowe, wypadowe, czasowe, że tak powiem, nie istniało. Rozumiem, że jak masz fantastycznych chłopaków, wszyscy ich zawsze chwalili, ambitni, pracowici. Z tego co rozumiem, to i pamiętam dobrze, to i Łukasz do tej pory przecież się ściga. To jest kadra narodowa Ścisła Polski. Tak, no za dwa dni wystartuje w Vuelta Espania, tak? Po raz drugi. Kochani, jaka piękna historia. A Arek, syn? Drugi. Arek po zakończeniu kariery kolarskiej odnalazł się też w kolarstwie, jest mechanikiem kadry narodowej Norwegii. Gratulacje. Pomaga też mi czasami w wyścigach, także lubi tą pracę i jest z tego zadowolony. Powiem, mam takie pytanie, które mnie nurtuje. Przez jakiś czas byli to zawodnicy,
również twoi bezpośrednio. Łukasz był. Tak, Arek też. Arek też. I jak tata, a jednocześnie trener na to wszystko patrzył? Czy przeżywałeś inaczej, czy tak jak wszystkich zawodników? Znaczy, przeżywałem to tak jak takich innych zawodników, natomiast jak to mój wspaniały przyjaciel Andrzej Wachowiak mówi, który ze mną już jest dobre 20 lat, ze mną jeździ na wyścigi po konsultacjach i po zgrupowaniach, zawsze narzekał, że moi synowie niestety, ale mieli ze mną dużo gorzej, bo dużo więcej od nich wymagałem niż od innych w zakresie takim, że jak gdyby dlatego, że są moimi synami, to mają być wzorowi. I wszędzie byli. Bo przypominam, godzili tak jak tata, za to Tomuś tobie gratuluję. Takiej postawy ojcowskiej, trenerskiej, bo i jeden i drugi niebywale ambitni. Po całym świecie właściwie jeżdżą i jeździli. A pomimo to równolegle studiowali. I między innymi przecież Łukasz jest magistrem wychowania fizycznego. Tak, Arek również jest magistrem wychowania fizycznego. Arek jest magistrem wychowania fizycznego i tata też jest magistrem wychowania fizycznego. A gdzie kończyliście uczelnię? Wyższą, magisterskie studia. Zanim przejdziemy do uczelni, to powiem jeszcze to, że w związku z tym, że ja ukończyłem jako pierwszy magisterskie studia, postanowiłem, że moi synowie chciałbym, żeby nie byli gorsi i też niejako zmusiłem czy wymusiłem na nich to, żeby kontynuowali naukę na szczeblu licencjackim, potem magisterskim i ukończyli te studia. Udało się, wszyscy jesteśmy magistrami, także cieszę się bardzo. Ale gdzie studiowaliście? Bo tego pan nie I teraz najważniejsze, uczelnia, która umożliwia godzenie kolarstwa czy sportu i nauki, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki imienia Haliny Konopackiej w Pruszkowie. Ale jak pamiętasz, nowy adres to jesteś mistrzem. Nowy. Pruszków, ulica, bo była Andrzeja 1. Tak. Ty mnie tam prowadzałeś, ty mnie kierowałeś, jak tam jechać, gdzie jechać, różne rzeczy. Ale zostało niedawno przeniesione na ulicę. Nie powiem, jak ja, jako pierwszoroczny chyba magister, czy uczący się na studiach magisterskich, chyba to był drugi rok powstania uczelni, nie wiem, jaka to była ulica, ale wiem, że to było przy Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. No to teraz mnie zaskoczyłeś, tego nie widziałem. A teraz była potem na Andrzeja 1 na torze, a teraz jest na Hubala 5 bodajże. A, no to teraz mnie zaskoczyłeś, nie wiedziałem. To 1-1. 1-1. Jest remis. Tomuś, miałeś wielkie szczęście, ale właściwie to ja to patrzę na to nie szczęście, tylko ty masz niesamowitą determinację w osiąganiu celów, w walce o najwyższe, nie poddajesz się nigdy. Wiadomo, w naszym środowisku toruńskim, wszędzie ci ludzie znają, to jesteś, każdy mówi, tytan pracy. Żaden człowiek by tego nie wytrzymał, co ty. Robisz wszystko. Mechanikowanie, masowanie, organizowanie, jesteś przecież koordynatorem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Toruniu. Byłeś przy zakładaniu wszystkich szkół, wszystkich kierunków, przy wszystkim. Idzie się do klubu rano, Owsian, Łukasz, Tomek już jest. Idzie się w południe, jest Owsian i jest jeszcze kilku trenerów. Idzie się po południu, już jest tylko Owsian i resztę trenerów gdzieś w akcji są. Jak ty to wytrzymujesz? Póki co sił jeszcze starcza i ja sobie zawsze powtarzałem, że jak mam coś robić, to robić to dobrze albo gdzieś się odsunąć i nie robić tego wcale. Dlatego jak jest pasja, to musi być i poświęcenie. Czyli ludzie, sport, pasja. Tak. Tomuś, teraz powiedz, bo ty przeżywałeś te pierwsze, najważniejsze światowe chwile z zawodnikiem naszym Michałem Kwiatkowskim. Ty doprowadziłeś go poprzez poprzednią pracę różnych trenerów i współpracę oczywiście z wszystkimi. W kategorii junior pojechałeś tak wysoko, że to jest dla wielu było to prawie niemożliwe, nieosiągalne, a tobie się to udało. Jak to było z tym Michałem? Jeszcze powtórz te najważniejsze sukcesy. Jeżeli chodzi o Michała, no to tutaj była sytuacja tego typu, że Łukasz to jest ten sam rocznik, co Michał Kwiatkowski. Wspólnie się ścigali, wspólnie trenowali, wspólnie sobie pomagali, bo wbrew pozorom, tak jak tutaj już pewnie wielokrotnie zostało powiedziane, wynik robi jeden z zawodnik, natomiast na niego pracuje sztab ludzi, koledzy z zespołu, którzy też dokładają swoją cegiełkę do tego wymarzonego sukcesu.
tutaj nie ukrywam, jechaliśmy w samochodzie na treningu. To chyba było nawet pod Przełęcz Kowarską, gdzie dowiedzieliśmy się, jak Michał został mistrzem świata w jeździe indywidualnym na czas. Z tego co pamiętam, to ty kierowałeś, ja siedziałem z boku. Tak. I taka, wiadomo, łezka zakręciła się szczęścia, Tomuś, że nie udało się. krępuj się. Ty się po prostu popłakałeś w momencie, kiedy to usłyszałeś. I wtedy ja poczułem, to jest prawdziwy wojownik. Kiedy trzeba, to i przywali, ale kiedy jest chwila, to i zapłacze. To był ten moment. Nie wstydź się tego. To było tak wzruszające, że nam wszystkim głos odebrało, a ty się popłakałeś. To było strasznie miłe. Nie, to był jeden taki z celów, marzenie, gdzieś tam, które się po nocy śniło, że czy któryś z moich wychowanków zostanie mistrzem świata. No i się spełniło, Michał został mistrzem świata, także dziękuję mu za spełnienie moich snów. No tak, ale w juniorach te sukcesy miałeś pierwsze, te światowe. Europy. Europy, świata. Michał został też mistrzem Europy ze startu wspólnego, mistrzem świata w jeździe na czas, medalistą mistrzostw Europy na czas. Także medalistą mistrzostw Europy na torze wyścigu punktowym. Tak, Niesamowite także sukcesy. Michał miał naprawdę bardzo dużo tych medali imprez rangi mistrzowskie, do tego wygranych kilka zawodów Pucharu Świata, Pucharu Narodów. Także no, jego lista jest naprawdę długa. Powiem tak, wydaje mi się, że nie ma w Polsce trenera, który by miał tak wielkie szczęście i zaszczyt mieć takiego zawodnika z takimi sukcesami, nazwijmy w tym momencie w juniorach. Czy jest ktoś, kto ma mistrza świata, takiego, Europy i tak dalej, jeden. I tyle. Myślę, że chyba nie ma, bo Michał, jak gdyby to nie był zawodnik, gdzie można spotkać takich zawodników No wielu, właśnie. była to wybitność, że tak powiem, w świecie naszym kolarskim, juniorskim, na świecie, tak? No bo nikt nie zostaje mistrzem świata z przypadku. Oczywiście jest to wszystko poparte pracą, treningami, natomiast Michał miał to coś, O, właśnie. miał charakter wojownika, tak? Gdzie się nigdy nie poddawał. A do tego był naprawdę super chłopakiem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w grupie. Nie był to żaden egoista, to był otwarty, życzliwy chłopak, który często się mówi tak, no Kwiatek wygrał, to wygrał sporo nagród. Nie, Kwiatek wygrał sporo nagród, ale tymi nagrodami dzielił się z chłopakami. Czyli bardzo koleżeński człowiek. Bardzo koleżeński. Czy w tej chwili co roku pokazuje coś? W tym roku znowu na Tour de France, na Tour de Pologne. Czy widzisz jeszcze jakąś wizję jako trener, bo to już jest dorosły człowiek, który już ma rodzinę, ma dzieci, ma wszystko i to rewelacyjnie godzi. I jeszcze w tym roku dziś dowiedzieliśmy się świeżo, że pracę magisterską napisał, dokończył. Jego żona pracę magisterską dokończyła. W tym roku wszystko wskazuje, będą się bronić. Jak on to wszystko godzi? Co to za człowiek wyjątkowy? No, jeżeli chodzi o Michała, to Michał jest naprawdę bardzo poukładany i tak naprawdę cały dzień ma rozpisany co do, można powiedzieć, co do minuty. Michał zawsze sobie stawiał cele i myślę, że została mu obrona pracy magisterskiej. Myślę, że dopnie tego, na pewno gdzieś znajdzie taki czas, żeby spotkać się z wykładowcami, z komisją i po prostu obronić się. No powiem tak normalnie po ludzku, to myślę, że nie jeden człowiek troszeczkę tobie zazdrości, ale tak serdecznie podkreślając to, że ja myślę, że dla takich chwil to trenerzy żyją, pracują. Ale czy masz jeszcze nadzieję, że się taki ktoś, czy podobny ktoś trafi? No, cały czas szukamy tutaj u nas w Akademii Michała Kwiatkowskiego Kopernikus takiego zawodnika jak Michał. Nie ukrywam, że naprawdę trafia się bardzo dużo talentów i żeńskich i męskich, natomiast no, bardzo wiele czynników wpływa na to, czy ten ktoś zostanie tym takim wielkim mistrzem. Gdzie nie wszystko zależy od nas, ale też od sytuacji, która panuje na świecie, od możliwości rozwojów za granicą, startów zagranicznych, ścigania się w innych grupach zagranicznych na poziomie już młodzieżowym czy seniorskim. No powiem, rewelacja. Będziemy powoli kończyć, bo noc się zbliża. Ja dziękuję tobie, że znalazłeś czas, bo naprawdę tak od kilku miesięcy próbowałem się z tobą spotkać i byłeś ciągle zapracowany. Na koniec chciałbym tylko jedno pytanie, bo to jest pasja.
Rozumiem. Poświęcenie do bólu. Ale pytanie, czy masz czas na odpoczynek kiedykolwiek w skali roku? I czy potrafisz odprężyć się do zera, zmienić w umyśle pełen relaks? Czas na odpoczynek od jakiegoś czasu, tak jak mówiłem, staram sobie znaleźć, natomiast nie da się odsiąść do zera, bo zawsze jest jakiś telefon, zawsze jakiś telefon trzeba wykonać, zawsze jest coś do zrobienia i nie da się tak całkowicie wyłączyć na tydzień. Może na 2 dni, ale na pewno nie na tydzień. Mimo wszystko ja z perspektywy swoich doświadczeń proponuję znaleźć w skali całego roku, bo wiem jakie to jest trudne, 2, 3, a może tydzień, bo tydzień to jest taki miesiąc, okres, gdzie można wypocząć. To jest taki mikrocykl podstawowy. Odetnij się od wszystkiego, spróbuj raz. Wyłączyć telefon, wyrzucić, schować w komputery bez niczego. I być może się wtedy uda i znowu ta chęć regeneracja nastąpi, bo ty jesteś niesamowity przypadek. Musiałbym zgubić albo wpaść by musiał mi, nie wiem, do studni, do morza telefon, wtedy miałbym może trochę spokoju. Dobra, dziękujemy za tą fajną rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś tu spotkamy. Dzięki ze wspaniałego miejsca w górach. Wspaniałe miejsce jest w górach, naprawdę. Łukowica. Pozdrawiamy Łukowicę, pozdrawiamy panią Marzenę Nowogórską za gościnę. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Tomuś. Dzięki. Bardzo mi miło było. Teraz mam nadzieję, że już pójdziemy tylko spać. Oczywiście żartuję. Nigdy tak nie kończyliśmy. Nigdy nie.